czy osoba ukochana napisze, czyli czy w następnych 3 miesiącach, moje wróżby są na kwartał, czyli na 3 miesiące, czy ta osoba odezwie się, jeśli nie macie kontaktu, macie jakiś kryzys, kłótnie, sprzeczkę, czy ta osoba się do Was odezwie, napisze coś. Zobaczmy, kochani, na moi, co pokażą karty. I ja proszę Was oczywiście, jak zawsze, o subskrybowanie mojego kanału. Proszę Was o lajkowanie z kciuczkiem w górę, o komentowanie i zapraszam na wróżby również indywidualne. Dzisiaj macie do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda lub serduszko, I love you. Druga grupa to ta talia klasycznego tarota z takim kamieniem z niebieskim aniołkiem. Więc wybierzcie sobie albo talię, którą lubicie, albo przedmiot, lub następnie możecie oczywiście obejrzeć też dwie grupy, jeśli lubicie obie te talie i nie umiecie się zdecydować. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy ta osoba napisze? Czy osoba ukochana napisze? Myślę, że napisze ta osoba, ponieważ mamy ogród, koniczynę, dziecko, no, czyli nowy początek, szczęście, spotkanie, może nawet zaproponować i tutaj powoli jakby chciałaby ta osoba może, żeby wróciły jakieś spotkania, komunikacja, lub chciałaby ta osoba wyjechać z Wami lub w podróży, być gdzieś z Wami, spotkać się lub przyjechać do Was, spotkać się, zaproponować spotkanie, tak? Mamy kartę podróży, jeśli dzieli Was jakaś odległość geograficzna, to chciałaby ta osoba przyjechać, spotkać się, znowu by nadeszło szczęście i nowy początek. Także odpowiedź jest tak, napiszę. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Karty tarota. Czy ta osoba napisze? Głupiec, świat, 8 buław i rycerz mieczy. Tak, napiszę. Mamy kartę wiadomości, mamy kartę nowego początku, mamy kartę otwarcia się, tutaj pozytywnego myślenia, mamy kartę szybkiej wymiany wiadomości, tutaj właśnie typowa karta wiadomości, czyli mamy rycerza mieczy w przełożeniu, czyli tutaj też wiadomość. Uwaga, żeby się jednak nie pokłócić, bo tutaj bardzo agresywnie ten rycerz mieczy występuje, ale tak napisze ta osoba. Czyli obie grupy mają odpowiedź tak. Niech się dzieje, niech się spełnia i do usłyszenia już wkrótce.